W związku z budową linii tramwajowej w Zagórzu mamy tutaj spore zmiany. Pierwsza ze zmian Aleja Paderewskiego. Jak widzimy, nie mamy tutaj przejazdu na prost. Jeździmy takim oto tymczasowym fragmentem szutrowym drogi. No i przede mną druga zmiana na ulicy Blachnickiego, tutaj od ronda na tym łączniku Blachnickiego od Mieroszewskich do Lenartowicza. Za rondem nie mamy przejazdu na wprost. Musimy jechać albo z powrotem do braci Mieroszewskich, lub pojechać tutaj przez osiedle, przez strefę ograniczonej prędkości. A jadąc przez osiedle, jadąc ulicą Białostocką, tak jak ja pojechałem, dojeżdżamy na jej końcu do Alei Paderewskiego, a więc do tego miejsca, gdzie będziemy przejeżdżać po tej szutrowej nawierzchni, bo oczywiście będę jechał w lewo. Czyli muszę tutaj ustąpić pojazdom z prawej oraz z lewej strony. I odpowiadając na kolejne pytania, można powiedzieć, bo podejrzewam, że te pytania za chwilę się pojawią. Otóż objazdy tych miejsc, szczególnie ulicy Blachnickiego, są w Zagórzu. Mnie się, powiem szczerze, troszeczkę nie chciało robić całego objazdu, chociażby z tego względu, z uwagi na czas, że tego czasu po prostu nagrywając to zbyt wiele nie miałem i w tym tygodniu, no niestety, zbyt wiele tego czasu nie będę miał, aby zrobić cały objazd tutaj na Zagórzu. Być może, że przy okazji coś się trafi, na przykład będąc kursantem. I sprawa druga, nie wiem, do kiedy te zmiany będą tutaj obowiązywać. Więc jeżeli chcielibyście mi tego typu pytania gdzieś tam w wiadomości prywatnej, w mailu, w Messengerze zadawać, to na te pytania odpowiedzi wam niestety nie udzielę.